Tak, przy okazji widzieliśmy lodowisko w tle, tak więc pora rozgrzać nieco atmosferę. Co może wyjść z romansu rocka, popu i opery? O tym już właśnie teraz. Z nami w studiu Natalia Niemen, Justyna Recze-Niedi, przepraszam bardzo, oraz Marcin Nierubiec, kompozytor. Opera, głos rockowy. Tak możemy to mniej więcej podzielić, tak gdybyśmy mieli podzielić to na klimaty tego, co za chwilę usłyszymy. W tej kooperze, czyli projekcie, w którym uczestniczycie, przerabiacie z okazji roku Moniuszkowskiego, a w zasadzie inspirujecie się Prząśniczką, czyli najsłynniejszym utworem skomponowanym przez Moniuszkę. Jak się czujecie w takim duecie? Ja się czuję jak ryba w wodzie. Zawsze marzyłam o takim duecie. Bardzo mnie pociąga muzyka rockowa, chociaż jestem śpiewaczką operową. A ponadto po prostu Natalia jest moją przyjaciółką. Od wielu, wielu lat chodziłyśmy razem do szkoły muzycznej. Razem. Więc ja jestem bardzo szczęśliwa, że w ogóle mnie zaprosiła ta dwójka wspaniałych ludzi, Justynka oraz Marcin. No bardzo się cieszymy z naszej takiej, z naszego wspólnotowego. Tak, a było ostre zderzenie tych klimatów? No posłuchajcie za chwilę państwo, czy ostre. Ja myślę, że one bardzo, bardzo współgrają, pasują do siebie. Jest to bardzo ciekawe połączenie, więc też na pewno posłuchamy, prawda? I to w dwóch utworach. Panie Marcinie, w takim razie pora też zapytać się o to, w jaki sposób, inspirując się muzyką Moniuszki, tworzy się zupełnie nowe utwory. No właśnie, nie jest to takie łatwe, dlatego że wszyscy mamy taki stosunek wyjątkowy do Moniuszki, jak trochę do Spiżowego Pomnika. Natomiast chcieliśmy tutaj, żeby muzyka Moniuszki, wspaniała, którą wszyscy kochamy, nabrała też kolorów i trochę takiego młodzieżowego sznytu. Na co trzeba było postawić? No i też jakimi fragmentami dokładnie Prząśniczki, jakimi znanymi elementami się pan inspirował? Tak, no tutaj w piosence usłyszymy oczywiście refren, natomiast zwrotka i brycz są kompletnie inne. Tutaj staraliśmy się z Michałem Zabłockim, autorem tekstu, żeby stworzyć takie właśnie połączenie czegoś, co by zaskakiwało, a przy tak wspaniałych wokalistkach, jeszcze urodziwych kobietach, no nie trudno. To z całą pewnością. A sama akcja, z jakim nastawieniem do niej przystępowałyście, czyli właśnie do tego takiego crossoveru koopery? No, bardzo pozytywnie, co tu dużo więcej powiedzieć. To znaczy, to ma swój ciąg dalszy, ponieważ źródłem jest koopera pierwsza, czyli z Krystianem Adamem Krzyszowakiem, śpiewakiem operowym i z solistą właśnie opery i baroku, z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. I to są ci sami twórcy, czyli Marcin Nierubiec i Michał Zabłocki z Krakowa, którego serdecznie pozdrawiamy. Czy myślicie, że w przyszłości taki klimat właśnie połączenia tej opery, rocka, popu, to może gdzieś mieć taką właśnie swoją kontynuację? U nas tak, no najbardziej tak. Bardzo byśmy chcieli właśnie, żeby ciągnąć to. Bardzo chcemy, tak. Słuchajcie, pora w takim razie usłyszeć, co przygotowaliście. Prząśniczki się
jeszcze cień, jeszcze trochę w dół. Taki sam, a nie ten sam, odkąd jesteś tu, odkąd jesteś tu. Prześliczki siedzą jak anioł dziewaczki, przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Prześliczki siedzą.